Oprogramowanie Q0 jest proste. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Store, by wyświetlić menu opcji. Jako Data Source wybierz DMX Input i jako Selection wybierz All Channels. Teraz zapisz to na jednym z wolnych egzekutorów. W efekcie uzyskasz swoje Q0. Do czego to służy? Po spaczowaniu konsoleta zawsze wysyła różne wartości DMX na różnych kanałach, np. pozycji, szatera czy koloru. Nawet jeśli wartość dimera jest zerowa. Kiedy jestem lokalnym operatorem na festiwalu, a realizator zespołu przywozi swoją deskę, uruchamiam moje Q0, merdżuję linię DMX i tym samym oddaję władzę nad systemem realizatorowi zespołu. Z użyciem ArtNetu jest to bardzo łatwe. Musisz tylko zwrócić uwagę na ustawienia adresów IP. ArtNetu dotyczą normalne zasady zestawiania sieci. Jeśli jest jakiś problem z konsoletą gościa, zawsze masz możliwość kontrolowania urządzeń ze swojej deski. Na przykład w celu zresetowania niesfornej lampy. Możesz też usunąć poszczególne urządzenia z Q0 i zatrzymać kontrolę nad nimi dla siebie. Może to być na przykład house light. Nazywam się Fietz i dziękuję za uwagę. Nie zapomnij zasubskrybować kanał i nie przegap kolejnego odcinka.